Okno na kulturę. Witamy Państwa serdecznie. Okno na kulturę. Otwieramy? No otwieramy, no. Otwieramy. Zimno na podwórku, ale otwieramy. No. Mamy taką ciepłą dzisiaj audycję. No ciepła. W ogóle bardzo ładna muzyka zagramy, prawda? Dzisiaj myślę. Jednego artysty. Tak. Tak akurat nam się dzisiaj to układa, ale jest czego wybierać. I Państwu zaprezentujemy. Także oprawa muzyczna dotyczy bohatera dzisiejszej audycji. Bohatera, którego Państwu przedstawiamy tutaj za sprawą filmu dokumentalnego. Nie do końca tylko filmu muzycznego, chociaż w kontekście muzyki to amerykańskiej symfonii zrealizowanego. Tak, Joe Batiste, amerykańska symfonia. Ja tym razem, to się rzadko zdarza, bo zawsze to Grzesiek tutaj, jak coś muzycznego się pojawia, jak się coś filmowego pojawia, to tutaj mówię. Najczęściej on mi zwraca uwagę na jakiś dokument muzyczny, że warto go omówić, a tym razem ja zwróciłem jego uwagę. Ja jestem, wiesz, zaskoczony. Tak trochę przez przypadek odpaliłem ten film. Pojawił się, mówię, dobra, zobaczę, co to jest. I zaraz będziemy o tym, znaczy nie rozmawialiśmy o tym filmie przed audycją, więc ja się dowiem, czy się tutaj Grześkowi podobał ten film, czy nie. Natomiast on, wiesz, pod takim względem też filmowym, artystycznym, ale też samej przesłania treści, ale też jako historia miłosna, naprawdę mnie poruszył, wiesz. I to jest chyba jeden z tych filmów, które bardzo możliwe, że wskoczą do w ogóle moich ulubionych filmów tego roku. Bo uważam, że to jest bardzo intymny dokument, który ma wiele więcej do powiedzenia niż to, co widzimy na tej powierzchni. Ale ostatnio sporo takich intymnych dokumentów pojawia się. Gwiazdy odkrywają swoje drugie oblicze. Tak, ale różnica między... Chociaż bardzo chwalę film o Stallone. Już Erniego mniej. Robiliśmy całą audycję o tych dwóch dokumentach. Czy robi Williams, tak, czy David Beckham, tak, dużo tego jest. Ale właśnie uważam, że ten dokument o Batiście jest inny niż tamte. To jest też oczywiście pewien rodzaj ekshibicjonizmu, no bo każdy dokument, w którym to wpuszczasz ekipę filmową do swojego życia prywatnego, tym jest bardziej, jeżeli wpuszczasz do sypialni. Tak, ekshibicjonistyczny, natomiast nie mam wrażenia, że to jest narcystyczny dokument. Nie mam wrażenia, że to jest dokument, który wpisuje się w tą dyktaturę hedonizmu. Dokument o Beckhamie taki był, tak? Bo dokument o Beckhamie pokazywał nam człowieka, pokazywał nam piłkarza, ikonę, która była odrzucona przez kibiców, tak? Dokument o Robbie Williamsie też taki trochę był, pokazywał nam człowieka w sypialni, który opowiada o swoich rozterkach, o swoim uzależnieniu. A tu dostajemy dokument o człowieku, który dokładnie w tym samym czasie, w którym dowiedział się, że dostaje 11 nominacji do Grammy, w tym samym czasie dowiaduje się, że jego ukochana żona, bo widzimy na ekranie w dokumencie, jak oni biorą ślub, ale partnerka ma powrót białaczki. I to jest coś, co definiuje ten dokument. Triumf artystyczny, triumf blasku, fleszy z blaskiem, jak ja to napisałem w swojej recenzji, podłogi szpitala onkologicznego. Tak? Dwie rzeczywistości, które się przenikają ze sobą. Nie widzę w tym narcyzmu. Widzę w tym pewną, może nie tyle spowiedź, ale pewną opowieść szerszą. A może to jest tak, że dzisiaj już jest potrzeba, żeby artyści z tej wyższej półki, ci, którzy odnoszą sukcesy, ci, którzy przed dobą internetu byli nieosiągalni, dali się nie okiełznać, ale dotknąć tak bardzo i uczłowieczyć. To może o to chodzi. Tylko wiesz, pytanie jest, czy Batiste, którego ja zupełnie szczerze ci się przyznam, ja nie znałem twórczości, zanim nie obejrzałem tego dokumentu Batista. Nie znałem. Oczywiście, wiesz, wiedziałem, że ktoś taki jest, ale nigdy go nie słuchałem. Najwięcej muzyki jego przesłuchałem, pisząc moją recenzję na portal interia.pl. I naprawdę, naprawdę uznałem, że to jest świetna muzyka. Znaczy, że ona do mnie trafia. Więc no, to jest artysta, który, to tutaj przypomnijmy, znaczy powiedzmy naszym słuchaczom, tak, który współpracował z bardzo wieloma różnymi artystami. Od Willie'ego Nelsona, przez Prince'a, aż po Lenego Krawica, Lenę Del Rey. On w latach 2015-2022 występował w The Late Show Stephena Colberta.
To jest bardzo, wiesz, ciekawe. Pewnie dotkniemy tego tematu. Sam Colbert nie ukrywa tego, że jest katolikiem. Może nie jakimś tam bardzo szerzącym swoją wiarę, ale mówi, że jest katolikiem. I tak samo jak właśnie Batiste, on też się wychował w rodzinie katolickiej. I może dlatego na ekranie jest wykorzystana sekwencja z jego refleksją, że rozumie, dlaczego Batiste zrezygnował z grania w jego programie, że są rzeczy ważniejsze. Tak, dokładnie tak. Batiste w 2011 roku wygrał niespodziewanie Grammy za album roku, pokonując między innymi Kanye'ego Westa wówczas, Taylor Swift, Billie Eilish, Tonego Bennetta i Lady Gaga. Więc wiesz, on miał 11 nominacji, ale mimo wszystko był takim trochę underdogiem. To znaczy nikt się nie spodziewał, że ten gość, który... On oczywiście już był po Oscarze do filmu pixarowskiej animacji Soul. Hmm. Był po Złotym Globie razem z Trezem Reznorem, tak? Z Danny Schnells. Tak, tak. Zdobył tego Oscara. Z Trentem Reznorem i Atticusem Rossem zdobyli tego Oscara. Więc on już był znany, tak? Ale nawet w tym dokumencie widzimy, że kiedy on dostał tą nagrodę, to nawet media komentowały, że no jak to, że to on, nie? Że to, może on nie powinien dostać akurat tego Grammy. Krytykowano jego występ na Grammy, którym mówiono, że on jest wzięty jak, nie wiem, jak z piosenki Happy, tak? Pharrella Williamsa, czyli sprzed 10 lat, że jest już retro. Ale nie wiem, czy odniosłeś takie wrażenie, ale ja... Ten dokument to jest taki dokument o relacji małżeńskiej, wiesz, o miłości małżeńskiej. Gdzieś tam Biblia się pojawia w tle, Pismo Święte pojawia się w tle. Więcej wiemy o Batiście z jego wywiadów, gdzie on mówi, że zaczyna film od medytacji i modlitwy. Zaczyna swój dzień od medytacji, modlitwy, że Biblia jest bardzo ważna w jego życiu, że pochodzi z religijnej rodziny, właśnie z Nowego Orleanu. Tego aż tak mocno tutaj w filmie nie ma. Natomiast to, jak on jednak no, z tą swoją partnerką, tak, żoną Sulejką Jackwat, zresztą to jest autorka New York Timesa, felietonistka New York Timesa, która miała bestseller, bo ona w wieku 22 lat zachorowała na białaczkę i ona miała bestseller taki Life Interrupted. Tak, o przeżywaniu tej choroby. Życie przerwane. Mm-hmm. No, ja na tej płaszczyźnie influencerka, także mówca motywacyjny, jej praca licencjacka też dotyka ważnych dzisiaj spraw identyfikacji płciowej. Jakoś tutaj zaczęli się uzupełniać, on w kwestiach muzycznych, ona tych takich bardziej społecznych, chociaż muzyka ich poznała, bo ona także jest instrumentalistką, także gra na instrumencie. Ta przestrzeń, gdzieś tam jakichś warsztatów, nie sława ich poznała, a to porozumienie być może wynikłe z wiary, bo nie jest tu pokazane, jaką teraz wiarę wyznaje Batiste. Jest chrześcijaninem, to na pewno. Wywodzi się z rodziny katolickiej, z Nowego Orleanu, muzycznej rodziny, bardzo ważnej dla tego miasta. Zadziwiające, że właśnie katolickiej, bo jako muzyk czarnoskóry raczej tutaj wypadałoby, gospel. Że to będzie gospel i klimaty inne, nie katolickie, ale jego partnerka wywodzi się z rodziny mieszanej muzułmańsko-katolickiej. Ojciec muzułmanin, matka katoliczka. To bardzo ciekawe zestawienie. Także ciekawe zestawienie, ojciec z Tunezji. Tutaj jest to bardzo mocno ta historia tej wzajemnej relacji małżeńskiej. Chociaż ten ślub taki typowo amerykański został ukazany. Być może on miał jakieś dopełnienie chrześcijańskie, wiążące nie tylko względem prawa i Boga, ale Boga. W każdym razie jest tutaj nie tylko emocja ukazana, ale przede wszystkim ta więź duchowa, która łączy małżeństwo w jedność. I widzimy tutaj jedność. Tę przestrzeń, której nie widzimy oglądając Batiste brylującego przed kamerą na scenie, bo widzimy jakby drugą osobowość. Człowieka, który wie, co kreuje. Zresztą do tego dojdziemy, czym jest ta kreacja. Ale widzimy to zacisze wzajemnej relacji. Oddanie sobie nie tylko jego jej, ale jej jemu również. Widzimy, że pojawia się gdzieś tam rodzina również i widzimy sytuację, która powinna wielu dotykać ze względu na czas realizacji tego dokumentu, czyli czas trwania pandemii koronawirusa, gdzie widzimy maseczki, mnie to bardzo przeszkadza, to jest zły czas. Jest on udokumentowany w filmach, gdzie nie widzimy twarzy ludzi.
bo widzimy je zakryte przez maski. Ale to też jest bardzo specyficzne dla samych Stanów Zjednoczonych, bo oni nosili maseczki wtedy, kiedy my już w Europie ich nie nosiliśmy. Bo pamiętasz, na amerykańskich ulicach te maseczki jeszcze były wymagane, szczególnie ci gubernatorzy Stanów Demokratycznych tego wymagali, kiedy już w Europie my od... Słuchaj, to jest skręcone w 2022 roku, tak? Ja nie pamiętam, żebyśmy my w 2022 roku, czyli rok temu, chodzili jeszcze po mieście w maseczkach. My już w nich nie chodziliśmy. A Amerykanie jednak trzymali te maseczki do końca, tak? W Nowym Jorku szczególnie, a tu wszystko się dzieje w Nowym Jorku. Także jest to dokument dotykający wielu płaszczyzn. Oczywiście muzyka jest tutaj niezwykle istotna, bo pojawiają się deklaracje ze strony Batista dotykające muzyki, czym muzyka jest dla człowieka i kim człowiek jest dla muzyki. To jest niezwykła deklaracja, a warstwa relacji, warstwa tej codzienności, warstwa sypialni. To jest ciekawe, bo w tym przypadku sypialnia jest ukazywana tak indywidualnie. Ze strony samotnego, w tym łożu sypialnianym Batist i samotnej jego żony na łóżku szpitalnym. Ale zobacz, jak to jest inne do tego, w stosunku do tego, co widzieliśmy u Robiego Williamsa, który siedzi na tym łóżku i ma tą swoją narcystyczną spowiedź o swoim życiu. A tu jednak chodzi o coś innego. To nie chodzi o to, że ja miałem problemy z narkotykami, ja miałem problemy z alkoholem. Nie. To chodzi o to, że moja żona umiera na raka. I tam widzimy te przyrzeczenie między małżonkami, że nie opuszczę cię aż do śmierci. To jest bardzo istotne, tak? Nie pamiętam teraz, czy to w tym filmie pada, czy przeczytałem to w wywiadzie, kiedy przygotowywałem się do tej audycji, kiedy pisałem swoją recenzję, ale chyba w filmie też to pada, kiedy John Batiste mówi, że Bóg dał nam 12 wersów, tak, muzycznych. I że Duke Ellington je dostał, Bach je miał, Neil Simon je ma i również on je dostał i że to wszystko jest, że to wszystko płynie od Boga, tych czy nut muzycznych, tak, że 12 nut, tak, że tych 12 najważniejszych nut, które dostajemy od Boga, on wykorzystuje. Cały czas ta ciągłość między Bogiem, a między jego twórczością jest tutaj zachowana i to też jest coś niezwykłego. Coś, co różni, to jest... Wiesz co, nie wiem, no, ja po prostu wierzę w to, że Batiste jest szczerze wierzącym człowiekiem, który szczerze kocha swoją partnerkę, w przeciwieństwie do wielu innych gwiazd, które dostają swoje dokumenty na Netflixie po to, żeby podpompować własne ego. Całkiem to jest zadziwiające, zwłaszcza w tym świecie, który odrzuca Boga i nawet przemysł i branża muzyczna odrzuca artystów, którzy tak się deklarują. Więc pytanie, jak to się stało, że człowiek, który jest na szczycie, jest uznany, jednocześnie mocno gloryfikuje tę przestrzeń duchową, uzewnętrznia ją i nie jest to tylko, bo to też jest hasłowe, jeżeli chodzi o rynek amerykański, niech cię Pan Bóg błogosławi, to jest jak pozdrowienie, niekoniecznie to jest wyznanie wiary. To jest kwestia jakiegoś komunikatu, a nie tylko przekazania tej ewangelizacji w przestrzeni publicznej. Tutaj z jego strony jest to takie mocne w akcencie właśnie chrześcijańskim przekazane. Jest akceptowane. Co zadziwia, kiedy to chrześcijaństwo jest tak rugowane z tej przestrzeni. Ale wiesz co, mi się zdaje, że to jest kwestia koloru jego skóry, wiesz? To znaczy czarnoskórzy cały czas jednak manifestują tą wiarę w Boga, jakakolwiek ona nie jest. Nie zapominajmy, że to jest dokument produkowany przez Baracka Obamę i Michelle Obamę. To jest dokument produkowany przez małżeństwo Obamów, którzy z jednej strony Barack Obama był bardzo lewicowym prezydentem, znaczy nie bardziej niż katolik Joe Biden, który co tydzień jest w kościele i komunię świętą przyjmuje. Nie był jakoś specjalnie bardziej lewicowy Barack Obama, ale Barack Obama też nigdy nie odciął się od swojej wspólnoty religijnej, bardzo kontrowersyjnej wspólnoty też protestanckiej w Chicago, tak? Natomiast on nigdy się od tego nie odciął. Barack Obama pojawia się na nabożeństwach, podkreśla, że on jest osobą wierzącą i myślę, że to, że Obamowie, którzy, to też jest bardzo ciekawe, zobacz jak ta polityka zrosła się z popkulturą, że Barack Obama po dwóch kadencjach w Białym Domu zajmuje się w tej chwili między innymi byciem producentem seriali dla Netflixa. Nie? Zdumiewające. I myślę, że jest jakiś taki parasol ochronny nad takimi postaciami właśnie jak Batiste, który ma wielki napis Barack Obama. Ale z drugiej strony, jako jedyny prezydent Stanów Zjednoczonych z okazji Świąt Bożego Narodzenia nie wysłał nigdy pocztówki okolicznościowej związanej ze świętami Bożego Narodzenia. Jako jedyny prezydent tego nie zrobił. Jeżeli chodzi o te produkcje, faktycznie razem z żoną Barack Obama i Michelle Obama stworzyli
studio produkcyjne Higher Ground Productions. Tworzą tam wiele historii. Rozpoczęli przede wszystkim od dokumentu związanego z Michelle Obamą. To nie jest tak, że oni, drodzy państwo, piszą coś, scenariusze. Oni może wybierają te projekty, bo stworzyli studio, zatrudnili producentów do tworzenia tych produkcji. Mają podpisany kontrakt na kilka takich produkcji, ale wiemy, że to się rozrasta, że tu się tworzy studio z pewną myślą i intencją, w którą niezwykle mocno teraz się wpisuje amerykańska symfonia. I co to za intencja? To może o tym porozmawiamy po muzycznej przerwie. Okno na kulturę. John Batiste. Okazuje się niesamowity, mocny przedstawiciel kultury afroamerykańskiej w Stanach Zjednoczonych, który podkreśla to, że to jest kultura do tej pory nie mająca mocnego przygotowania filozoficznego do jej prezentacji jako wartości. Że zawsze Afroamerykanów przedstawiano jako wesołków, grajków, minstreli, którzy mają rozweselać, a nie mają wprowadzać wartości, które mogą być oparciem dla jakichś struktur, jakichkolwiek struktur, tutaj artystycznych w tym przypadku. Stąd poznajemy Johna Batiste jako twórcę nie ragtime'owego, nie twórcę swingowego, nie twórcę bluesowego czy jazzowego, ale twórcę uniwersalnego, korzystającego ze spuścizny klasycznej, światowej, jak i tej spuścizny afroamerykańskiej, etnicznej. Amerykańska symfonia to dzieło stworzone jako konglomerat tych wszystkich czynników i struktur tworzących w ogóle Amerykę i artyzm Ameryki. Więc mamy tutaj Indian z ich muzyką, mamy Afroamerykanów z dziedzictwem z Afryki, mamy wątki bluesowe, hip-hopowe, jazzowe, alternatywne i klasyczne. To wszystko mieści się w tej symfonii, dlatego ona tutaj jest tak mocno wykazana w tytule i ona ma nie tyle charakteryzować samego twórcę, co ma charakteryzować Amerykę. To ma być amerykański manifest związany z wolnością człowieka i tych wszystkich kultur, które tworzą Stany Zjednoczone. A przy okazji sam John Batiste pokazuje, jak jest wielkim i utalentowanym muzykiem. Oczywiście jego zamiłowanie do muzyki to kwestia odziedziczenia tego po rodzicach, po muzykach, po całym rodzie, ale także kwestia wyborów, bo on na początku chciał być perkusistą, zresztą gra pokazuje, jest doskonałym perkusistą, ale przez matkę został skierowany w stronę grania na fortepianie, że fortepian ukazuje duszę człowieka. W tę stronę poszedł i widzimy to, że w momencie, nie wiem czy zauważyłeś, amerykańska symfonia, kończy się film. Jest moment, kiedy muzycy tylko na scenie wiedzą, że nie ma prądu. I następuje improwizacja. I John Batiste zaczyna nagle grać na fortepianie, jaki utwór, ten, który wcześniej był dedykowany jego żonie. I to jest, wiesz, i to jest niezwykłe, bo wcześniej mamy taką scenę też, czy to jest właśnie ta scena, kiedy on mówi, że dedykuje tak utwór swojej żonie i następuje taka pauza, dosyć długa, taka nawet na granicy wytrzymania widza. Znaczy ja tak śledzę tą pauzę, znaczy siedzę w tej pauzie, w samym środku jestem i patrzę na twarz Batista, którego widać, że on ma zamknięte oczy i pełno emocji na tej twarzy jest, tak? Znaczy on to dedykuje żonie, która właśnie walczy z białaczką, walczy z rakiem. I nagle w pewnym momencie zaczyna przelewać to na ten fortepian, tak? To idzie przez niego, tak? Te wszystkie emocje przechodzą przez niego. To jest znakomicie nakręcona scena. Matthew Heineman jest reżyserem tego filmu. On nakręcił Miasto Duchów i w Dolinie Karteli, nominowany do Oscara reżyser właśnie filmów dokumentalnych. On to znakomicie podprowadził tutaj, tak? To znaczy pokazał istotę muzyki, która zazębia się właśnie z życiem osobistym samego Batista, dla którego ja też mam wrażenie tutaj, że on... że dla niego, że on zawsze ten swój sukces będzie, na swój sukces będzie patrzył przez pryzmat właśnie swoich przeżyć, tak? Właśnie tego muzyka, który mógł pójść łatwą drogą, mógł zostać muzykiem R&B, ale on był w Juilliard, tak? Był w jednej z najważniejszych... Mógł zostać Pharrell Williamsem. Tak, a był w jednej z najważniejszych szkół, najbardziej prestiżowych szkół muzycznych na świecie. Z której świecie. Prawie nie został wyrzucony, ponieważ używał instrumentów dziecięcych do grania muzyki skomplikowanej, zarzucano mu, że jest szalony, że tak. Nie może sobie grać na organkach rzeczy, struktur jazzowych, bo to jest, no,
świętokradztwie. Tak, a jednocześnie przez cały ten film widzimy jego przygotowanie. To też jest, wiesz, bardzo istotne, że to nie jest tak, że ten film jest zbudowany wokół takiej linii, że oto mamy z jednej strony te Grammy, czyli ten wybuch tego hedonizmu. Wiemy, czym są muzyczne Oscary. Ale też jest to pokazane zadziwiająco z pewnym smakiem, bo ogólnie, kiedy oglądamy Grammy, kiedy oglądamy te wszystkie wręcz rytualne przedstawienia, widzimy przepych, widzimy hedonizm, widzimy galerię bogactwa, a to jest pokazane od tej strony, za kulis, inspicjenta, że to tak naprawdę ten przepych do nas nie dociera. Widzimy tylko podziw dla artysty, to przybijanie piątki, jego kłanianie się przez pryzmat ogarnięcia siebie przez pokorę. Bo widzimy tam pokorę w życiorysie Johna Batiste. I ta pokora staje się silniejsza niż hedonizm tej sceny. Tak, tak. I wiesz, i cały ten dokument nie jest tylko zbudowany wokół tego, tylko on jest zbudowany wokół tymi dwoma głównymi wątkami jest ta właśnie walka jego żony. Zresztą też bardzo odważnej kobiety, która mówi, że ona nie boi się już tak bardzo jak wtedy, kiedy miała 22 lata, bo wie, czego się spodziewać. Tak? Wie, co ją czeka. Chociaż łzy lecą. Łzy lecą w pewnym momencie, kiedy... Wiesz, jest ból. Tak, bo ona ma ten rodzaj białaczki, który będzie wymagał od niej przyjmowania chemii do końca życia. Nie wiemy, ile to życie będzie trwało. 10, 12, 20 lat, 30, 50, może 2 lata tylko. Ale do końca życia będzie brała chemię, która będzie jej przypominała, że to życie się może skończyć. Dlatego tak ważna jest kwestia wiary. Ale widzimy przygotowanie się do tej symfonii w Carnegie Hall. No to też jest miejsce w Nowym Jorku, gdzie najwięksi wystawiają symfonię. To nie jest koncert, znów, z całym szacunkiem dla R&B, ale to nie jest koncert na stadionie. To jest Carnegie Hall, to jest Juilliard. To jest zupełnie inny poziom muzyczny, niż, a jednocześnie gość, który dostaje Grammy, tak? I w którym na tym Grammy wyśpiewuje Freedom, jedną ze swoich ważniejszych piosenek, która jest taka bardzo popularna, w radiu mogłaby lecieć, tak? A jednak nie, jednak chodzi o to, że on jest tym prawdziwym muzykiem. Te 12 nut Ellingtona i Bacha, to jest istota jego twórczości. John Batiste jest bohaterem filmu Amerykańska Symfonia, jednak pierwszoplanowym, chociaż ukazana jest tam historia także jego żony, ale przez pryzmat jego twórczości, jego przygotowania się do ważnych momentów w życiu, przeżywania tego, a przede wszystkim jak to godzić z rodziną, jak nie odsunąć rodziny od siebie, jak jej nie zaniedbać, prowadząc swoją karierę. Oczywiście pojawiają się takie pytania i on je sobie zadaje. Nawet mocno i wyraźnie stwierdza, że ma chyba dwie osobowości i nie wie, kiedy która wygra. Jedna osobowość to jest ta, która prowadzi do sukcesu, pieniędzy, sławy. I widzimy go takiego, bo widzimy, jak tańczy, widzimy, jak gra, jest showmanem, bardzo utalentowanym, a z drugiej strony widzimy go innego w tym życiu osobistym, kiedy leży obolały w łóżku, bo nie ma siły pracować. Kiedy myśli o żonie, kiedy modli się, kiedy poświęca się swojej żonie, bo daje jej ten cenny czas. Celebryci go sobie cenią, nawet chronią przed swoimi bliskimi, ale daje go do żonie, spędza z nią czas w szpitalu, przytula się do niej, często kładzie jej ręce na głowie. Wiemy, że w tym czasie ją błogosławi, się modli. To jest niezwykłe świadectwo. I widzimy, jak poświęca, daje jeszcze ten czas swój własny Bogu, bo widzimy go z Pismem Świętym, widzimy go modlącego się. Nieraz tam pojawia się pytanie o wiarę. Jedna z jego agentek go pyta o wiarę. Mhm. Jak on w tym wszystkim się godzi? On mówi jedną rzecz ważną. Bóg daje, Bóg odbiera. Godzi się z tym. Oddaje swoje życie Bogu. To jest bardzo dobrym świadectwem. Choć są tu też cienie w tym filmie dosyć znaczne, o tym pewnie porozmawiamy w ostatnim naszym wejściu. Ale teraz, żeby jeszcze Państwa zachęcić, bo to jest istotne, zwrócić uwagę na artyzm tego człowieka. Jego ważną cechę, którą jest multiinstrumentalizm. Potrafi grać na wielu instrumentach, potrafi śpiewać w kilku skalach. Z jednej strony jego głos może być trochę operowy, ale może być bardzo gospelowy. To nie jest Josh Groban, czarnoskóry, absolutnie. Ale człowiek, który potrafi się wkomponować i grać zespołowo. Tworzy symfonię, kilkudziesięciu artystów tworzy i gra. On jest kompozytorem, ale on nie wie, jakie będzie dzieło, bo to jest sprawa talentu tych wszystkich muzyków. On powiedział jedno, słuchajcie, ja to przygotowałem, ale to od was zależy. I tego, jak wy to zagracie, czy to będzie dobre, czy po prostu nie uda się.
I z tego wychodzi konglomerat tych talentów, muzyków różnych, bo jego zespół to są różne kultury. Są Indianie, są Afroamerykanie, są biali, Meksykanie, więc widzimy tutaj Amerykę w takiej pigułce i to, co pewnie zadziwia, bo nawet on sam się z tego śmieje, mamy czarnoskórego dyrygenta w Adidasach. I to też pokazuje pewien humor, spojrzenie, którego chyba dzisiaj brak w przemyśle i w branży. Choć przecież on nie jest osadzony indywidualnie. On musi działać w agencjach. Ktoś mu wydaje płyty. Wiemy, że w Atlantic Records on jest jednym z dyrektorów. Mhm. Więc to nie jest tak, że jest takim zwykłym sobie muzykiem. Nam jest tutaj tak przedstawiono od kulis. Mhm. Nie widzimy tych zaszczytów i funkcji, które ma. Ale to nie jest tak, że on jest tam sobie muzykiem, wydaje płyty. On jest także tym, który promuje, który wydaje i który ma na coś wpływ. Także no, ale mamy do czynienia z takim człowiekiem. Wiesz, bo to chyba o to też chodziło, tak? Że zawsze jak, nawet jak robisz film dokumentalny, to też musisz wybrać pewne elementy biografii, a innych nie, żeby mieć strukturę. No film dokumentalny też ma swoją strukturę. I zawsze też mogą się pojawiać zarzuty, że pewne rzeczy są przemilczane, pewne nie, no ale no wiesz, no film dokumentalny też ma swój scenariusz. Chociaż to jest bardzo też ciekawe, że sama żona, sama właśnie Jack Watt mówi o tym, że oni nie wiedzieli, jak skończy się ten film, bo on był w trakcie jej choroby. Ona nie wiedziała, czy przeszczep, który ona w szpiku się przyjmie, czy nie. Nie wiedziała, jaki będzie finał. I ten film ma taki otwarty finał, bardzo ładny finał. To znaczy, ktoś może powiedzieć, dobra, że to jakiś taki banał, tak? Pokazujemy jezioro i leci muzyka. No, co może być bardziej banalnego? Ale to chyba o tym jest, tak? Że nie wiemy. Trzeba no. się wsłuchać w tekst piosenki, tak. która kończy film, także nie będziemy mówić, jaki to tekst, ale, drodzy państwo, wy musicie. Tam pojawiają się napisy, przeczytacie sobie. Mm. Ale w tej produkcji dokumentu jest ważne to, o czym wspomniałeś, czyli reżyser Matthew Heineman, który przecież stworzył obraz wydany w 2021 bodajże, czy 2022 roku. On został też nagrodzony. Jego kamery znalazły się w czasie pandemii w szpitalach. Mhm. Pozwolono. On ma doświadczenie bycia w szpitalach. Mhm. Na froncie również, bo takie dokumenty tworzył. To jego dokument dziennikarzy z oblężonego miasta pokazujących tragedię ISIS. To był dokument, który pokazał, co się dzieje w oblężonym mieście w Syrii, tak? Mhm. Gdzie rządzi ISIS. To dokumentalista niezwykle utalentowany. Jego wybór do produkcji tego filmu, jak sam wskazałeś, był niezwykle istotny. Jego doświadczenie kamery w szpitalach. Mhm. W sytuacjach opresyjnych, trudnych towarzyszenia kamerą, w sytuacji, gdzie ktoś może pożegnać się z życiem, a jednocześnie nie jest nachalny z tą kamerą w takiej sytuacji, był tutaj niezwykle istotny i jest to atutem i być może dlatego ten film miał aż 4 nominacje, jeżeli chodzi o film dokumentalny, Critics Choice Documentary. I z tych 4 nominacji za 2023 zdobył 2. Najlepsza muzyka w filmie, mhm. najlepszy muzyczny film, a nominowany jeszcze był w najlepszych zdjęciach i najlepszym montażu, najlepszy reżyser i także najlepszy film dokumentalny. Do rozmowy wracamy po muzycznej przerwie. Były blaski, może czas na cienie. Okno na kulturę. Ostatnie wejście. Omawiamy film, który pojawił się na Netflixie. Premiera była tego filmu w tym roku, latem, ale teraz w listopadzie trafia do streamingu i możemy go zobaczyć. Film, który wyprodukowało studio Baracka i Michelle Obamy, amerykańska symfonia. John Batiste to muzyk, instrumentalista, kompozytor czarnoskóry, który jest bohaterem tego filmu. Czy ten film ociera się o rasizm? To jest takie moje pytanie. Jeżeli chodzi o ten rasizm dzisiaj przedstawiany przez Afroamerykanów wobec białych. Wiemy, że od czasu Black Lives Matter, od wybuchu protestów, zwłaszcza demonstracji po śmierci George'a Floyda, pojawiło się wiele obrazków, które pokazują, jak czarnoskórzy traktują białych. Zwłaszcza w środowisku społeczności amerykańskiej jest to ukazywane są akty przemocy, ukazywane są akty wandalizmów, kradzieży ze sklepów, no różnych sytuacji, które pokazują, że jest tutaj problem. Jeżeli chodzi o ten film, jest tutaj duże manifestu. Jest to zrozumiałe. John Batiste stoi na pierwszym froncie walki o prawa Afroamerykanów. Sam zresztą stał na barykadach Black Lives Matter. Sam wygłaszał tam swoje przemowy w kontekście kultury i promowania kultury Afroamerykanów i niedeprecjonowania jej.
To się w tym filmie też pojawia. To się pojawia w jego muzyce. On mówi, że jego podstawowym celem, jeżeli chodzi o muzykę, to nie jest tylko granie muzyki, ale pokazanie, że tę muzykę tworzą i to w takiej warstwie Afroamerykanie, że on jako Afroamerykanin może stanąć w jednym szeregu z Beethovenem. I że to jest ta kultura. I to jest bardzo ważne. I oczywiście, jak najbardziej. Tylko to, w jaki sposób, a to też jest tak sprytnie zrobione, bo reżyser to przecież nie jest Afroamerykanin, tylko biały, ukazuje takie wątki. Jest taka sytuacja, kiedy po wygraniu nagród Grammy następnego dnia, gdzieś tam w przejściu na lotnisku, John Batiste chce, żeby mu wyczyszczono buty. I rozmawia z Pucybutem. Zapomniane słowo. Który jest biały, tak? I tu mamy sytuację bardzo symboliczną, że biały pucybut, a do tej pory raczej to się kojarzyło, że Afroamerykanin był pucybutem i on białemu czyścił buty. Tu jest odwrotnie. Jest rozmowa na temat, jakiej użyć pasty, żeby tych butów nie zniszczyć. I kiedy pucybut dowiaduje się, że ma do czynienia ze sławą, z celebrytą, mówi mu, że słuchaj, zrobię to za darmo. Osoby, które przychodzą, tam mu gratulują, w większości to czarnoskórzy, robią zdjęcia, ale także i biali, ale to jest takie mocne i symboliczne, że teraz on, jak Lincoln siedzi na tronie, bo tak wygląda w takiej pozycji, wydaje mi się, że to nie jest przypadkowe, żeby go tak pokazać, ma czyszczone buty. On jest Lincolnem. On jest Abrahamem Lincolnem. I druga sytuacja w Carnegie Hall, kiedy jest na zapleczu, zaraz ma być wezwany na scenę i jest taka sekwencja. Nad nim znajdują się dwa obrazki, dwa zdjęcia po lewej i prawej stronie. Dyrygentów, sław, białych kompozytorów, dyrygentów, artystów, którzy występowali w tej sali. I on jest pośrodku pomiędzy nimi. I potem jest mocne, konkretne ujęcie jego skupionego na tym, co ma tworzyć. I następne ujęcie, gdzie jest on w tym miejscu sam, a ich już nie ma. I może to są tylko takie symbole, delikatnie wprowadzone, ale wydaje mi się, że bardzo istotne i że głównym celem mamy tutaj no, pewną intencję, która towarzyszy temu filmowi, o której no, warto wiedzieć. I teraz pytanie, czy ten film w tych kwestiach ociera się o rasizm? Bo gdyby zrealizował go biały i w ten sposób czarnych ukazywał, no to pewnie by tak było. Tak, ale no, widzisz, no, to jest wejście w całą kulturę Stanów Zjednoczonych. No i systemowy rasizm, który miał miejsce w Stanach, który moim zdaniem już nie ma, może w jakichś miejscach jeszcze jest, ale wiesz, no, systemowy rasizm był, tak? I czarni nie mogli sobie grać w Carnegie Hall, nie mogli w Juilliard studiować, bo czarni nie mogli w tym samym czasie, kiedy jechali jeszcze do Wietnamu walczyć, czy w czasie II wojny światowej jechali walczyć na front, w tym samym czasie nie mogli chodzić do szkół z białymi, więc stworzono wtedy getta, tak? Prawo Jim Crowa, no to wszystko było obrzydliwe. No, czarni aktorzy nie mogli zagrać Otella, tylko wybitni aktorzy jak Laurence Olivier czy inni, wiesz, malowali sobie twarz pastą do butów i grali czarnych. No to wszystko jest prawda. Wiesz, a z drugiej strony Black Lives Matter niestety jest ruchem, który został stworzony przez neomarksistów, tak? Czyli przez tych, którzy byli wychowani przez szkołę, przez szkołę, która promowała krytyczną teorię rasy, która to została oparta na krytycznej teorii szkoły frankfurckiej, czyli europejskich marksistów i komunistów. Więc to ma swoje podłoże marksistowskie, a marksistowskie no to jest rewolucyjne. Rewolucyjne zawsze one jest krwawe jakieś. Ale wracając na sam, bo to moglibyśmy naprawdę w tej chwili 10 godzin rozmawiać o tym. Ale wiesz, wracając na samą płaszczyznę muzyczną, to co mówisz, przypomniało mi moją rozmowę, wiesz, z reżyserką Nion da Costą, reżyserką Candymana. Ja z nią kiedyś przeprowadzałem wywiad. Candyman to też jeden z tych filmów, który jest na barykadach Black Lives Matter. Ten film miał premierę wtedy, kiedy BLM. Też bardzo slasher, bardzo, bardzo taki wymowny, no bo ta pierwsza wersja w latach 90. ona też była o rasizmie. No to jest, Candyman opowiada o czarnoskórym niewolniku, który zakochuje się w córce swojego właściciela. No ona zachodzi w ciążę z nim, więc ci biali biorą go. I wiesz, no biją, no, nie wiem, obcinają mu chyba rękę, oblewają miodem i pszczoły go zagryzają, dlatego on jest i później jego duch się odradza tam 100 lat później i się mści, nie? No i Candyman, nowa wersja też jest na tym zbudowana. Ja zapytałem Nia de Costa, bo ona o tym mówiła, że biali korzystają z czy tam zagrabiają kulturę czarnych
zapominając, że to jest kultura czarnych, tak? No ja nie idę koście. Zadałem takie prowokacyjne dosyć pytanie. Mówię, no ale no, czy twoim zdaniem w takim razie jest czymś złym, że chłopaki na w blokowiskach w Warszawie grają, grają hip-hop, który jest czarną muzyką? Czy to jest muzyka, którą, jasne, czarni stworzyli, natomiast no, to jest jakiś sposób na bunt chłopaków gdzieś w Polsce, tak? Czy ty nie jesteś dumna jako Afroamerykanka z tego, że muzykę, którą wy stworzyliście, inspiruje ludzi w takim kraju jak Polska we wschodniej Europie? Ona oczywiście mówiła, że tak, ale jednak nie można zapominać, że to jest ich muzyka, tak? I to jest, zobacz, to jest to, co Baz Luhrmann zrobił w tej swojej biografii Elvisa. Z Bazem Luhrmannem też miałem okazję w zeszłym roku robić wywiad. Też go zapytałem o to, o tą ścieżkę dźwiękową, która się pojawiła, która jest dostępna, tak, w serwisach streamingowych czy na płytach. To jest bardzo specyficzna ścieżka dźwiękowa, bo to jest ścieżka dźwiękowa, w której to muzyka Elvisa jest remiksowana, miksowana przez DJ-ów, przez producentów czarnoskórych. Zwrotki są dograne przez czarnoskórych artystów. Eminema też. On jest biały, tak? Ale no Dr. Dre ma na nim parasol pewien, więc Eminemowi się nie zarzuca pewnych rzeczy, bo to Dr. Dre go wypromował jednak. I dlaczego chodzi o Elvisa? No bo Elvis jest tą postacią, którą czarni uważają za kogoś, kto zagrabił ich muzykę. I tam nie wiem, czy pamiętasz, jest taka scena w Elvisie, która jedna z pierwszych scen tego filmu, kiedy Elvis jako mały chłopiec biegnie po takiej kładce. Jest błoto, jest taka kładka i ta kładka prowadzi do dwóch miejsc. Z jednej strony jest to kościół, taki biały, chrześcijański kościół, a z drugiej strony jest to jakieś miejsce, gdzie czarnoskórzy grają taką pełną, wiesz, ociekającą seksem, ale jednocześnie trochę gospel swoją muzykę. I Presley biegnie między tymi dwoma domami i tak Baz Luhrmann mówi, zobaczcie, to są dwie inspiracje Elvisa. Biały gdzieś protestantyzm, tak? I czarna kultura. Żebyśmy o tym nie zapominali. I mi się zdaje, że też o to chodzi tutaj w tym dokumencie, tak? Żeby pokazać, że my czarni też mamy gdzieś swoją kulturę i możemy na tą najwyższą wejść i ona nie jest tylko tą kulturą hip-hopową. Tylko tutaj, że odwrotnie ukazane to jest w sytuacji, w której John Batiste korzysta z Rubinsteina, korzysta z Chopina, korzysta z Bacha, korzysta z twórców, którzy nie mieli w ogóle jakiegokolwiek początku swojej fascynacji twórczości zakorzenionego w kulturze afroamerykańskiej. Więc widzimy tutaj raczej symbiozę niż wykorzystywanie siebie, bo inaczej dochodzi do absurdów jak ten ostatnio z protestów w Wielkiej Brytanii związanej z wojną w Gazie, gdzie czarnoskórzy mówili, że Brytyjczycy zawłaszczają sobie tę kulturę miejską, ponieważ te historyczne budowle tworzyli ich przodkowie, Afroamerykanów w Anglii, tak? Więc dochodzi do takiej sytuacji, takich paradoksów, gdzie to jest jakoś tam wspierane w imię ideologii. John Batiste, niesamowity twórca, człowiek, który potrafił zrezygnować z wypłat programu, show, talk show, gdzie swoim zespołem przegrywał. O tym mówiliśmy, mieliśmy ten wątek jeszcze pociągnąć tego prowadzącego, gdzie zrezygnował, by móc swój czas oddać żonie. To jest niezwykle ważne, że potrafił z czegoś zrezygnować, z siebie, z jakiejś części siebie, żeby dać siebie żonie. To jest niezwykle ważne w dzisiejszym czasie, żeby takie przykłady pokazywać. Pomimo tych różnych intencji, według mnie, które się tam pojawiają, może delikatnie, być może one drążą duszę człowieka jak kropla skałę, ale jednak ukazana jest miłość i ofiarowanie. I cierpienia również. Jeżeli to jest pokazane przez pryzmat modlitwy i to takiej gorącej, to jest to niezwykle ważny i odważny dokument. Jeszcze tutaj dodam, bo Stephen Colbert sam, wiesz, przeżył stratę. On w roku 1974, jego ojciec i dwóch braci zginęli w katastrofie lotniczej. I on miał 10 lat wtedy i to bardzo podobno ukształtowało jego wiarę. Jego też wzmocniło jego katolicyzm. Czyli wiesz, no to jest człowiek, który stracił najbliższych. Mówimy o prezenterze. Mówimy o Stephenie Colbercie, jednym
jednym z najważniejszych w tej chwili hostów late night, tych programów, które kształtują amerykańską też telewizję i popkulturę. No i wiesz, i dlatego on to rozumie, dlatego on zrozumiał, że od niego Batista odszedł, bo po prostu są ważniejsze rzeczy niż praca. Ale też deklaracje, John Batiste deklaruje, że to, co robi, to jest poświęcone i dedykowane wszystkim twórcom afroamerykańskim, w tym przede wszystkim piosenkarce Ninie Simone, która kiedyś właśnie w tym miejscu Carnegie Hall występowała. On to dedykuje właśnie tym wszystkim twórcom, jak Louis Armstrong, Duke Ellington, i bardzo mocno jest to skierowane również na tę przestrzeń, która tutaj jest niezwykle istotna, i ona tutaj przejawia się w tym filmie jako przede wszystkim wątek muzyczny, bo John Batiste o muzyce mówi tak: muzyka nigdy się nie kończy, po dźwięku następuje kolejny dźwięk. No tak jak z życiem. Życie jego żony. Kolejny dzień, co przyniesie, a co odbierze. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję. Łukasz Adamski. Grzegorz Kasjaniuk. Jedno jest pewne. Okno na kulturę też jest jak dźwięk. Nie wiemy, co przyniesie kolejny, ale trwa. I improwizujemy jak jazz samego Batista. To jest improwizacja płynąca prosto z duszy. Wszystkiego dobrego życzymy Państwu. Do usłyszenia. Okno na kulturę.